Cześć wszystkim, Papa Sushi Ria to go. Dzisiaj kolejny odcinek, 23, jak dobrze... Tak, dobrze mi się wydaje. 84 punkty na rank 13 jeszcze potrzebujemy. I na dzień dzisiejszy zrobimy sobie zamówienie Lava Lobster. Nie robiliśmy tego ani razu, więc to zrobimy dzisiaj. Dobrze. Co tam mamy, jeżeli chodzi o ubrania? Nie są to żadne ubrania na holiday, które mamy, a mamy Cinco de Mayo, nie? Cinco de Mayo z literką M. Jest to drugie święto w naszej gierce. Dobrze, czyli tak, mamy hajs, więc możemy sobie kupić. No tutaj nie miałem żadnej zasady, że na coś zbieram, więc mogę sobie kupować. Przyspieszać albo nóż. Będę musiał i tak na drugie pozbierać, ale kupimy nóż, żeby było nam łatwiej. I teraz te ostatnie 240 dolców potrzebujemy uzbierać. Możemy nawet po 120, a możemy od razu 240 i będziemy mieli upgrade'y w komplecie. To zaczynamy. Codziennie nowa osoba się odblokowuje. 128 osób łącznie jest w całej grze. I dobra. To tyle z ważnych informacji, ewentualnie jeszcze naklejki. Nie ma żadnej dla konkretnego klienta z dzisiejszego dnia, więc robimy jak leci. Penny. Penny jest nowa, ranka nie mieliśmy ostatnio, bo widać ile punktów brakuje. Czyli no nie mogło się nic nowego odblokować. Ewentualnie coś na święto, ale widać, że na święto też się nic nie odblokowało. Okej, okay, Penny, czy ty lubisz Cinco de Mayo? Czy nie można tego stwierdzić teraz? No nie masz nic. Co by o tym świadczyło, nie? Na Cinco de Mayo to mamy tą tortillę i mamy ten serek. W ogóle to już mamy kupione ten, nie? Nalewanie automatyczne. Ale no, kulki i... kulki i herbatę. Normalnie trzeba wybrać i wycelować w te gwiazdki. Chester. Tutaj jest eska, dobra. Eska jest tutaj, dobra, biały ryż. Nie mam przyspieszacza nigdzie indziej, jak tylko do pierwszego. Ale nie tylko w pierwszym mi wystarczy przyspieszacz. Będziemy mieli potem te trzy, no to będziemy przyspieszać trzy ryże na raz. Dwa może, nie trzy. Na razie nie mam czym przyspieszać. Zauważyliśmy, że w Sushi Ready to Go łatwo nam perfekty wychodzą. Sos potrzebujemy. No klasyka, nie? Niestety chyba nie mogę przerwać, więc muszę po prostu teraz nałożyć ocet. Ocet nałożony i teraz kroimy. Nie wiem, czy będzie tak dobrze. Mogę pilnować się tego czerwonego pasa. Wychodzi na to, że bardziej pomaga. U sushiri komputerowej no to trochę gorzej to wychodzi wtedy. A tutaj no łatwiej się to robi, nie? Bo ja tu robię bardziej powoli niż komputerowo. Dobrze. Pierwsze zamówienie idzie. Czekamy na trzecie, które dalej się nie pojawiło. Perfekt. Perfekt już mamy w komplecie. No bo jak posegrywałem na Need, to tam nigdzie perfekty nie wyskoczyło, nie? Możemy jeszcze ewentualnie teraz sobie to potwierdzić. Tak, perfekty są w komplecie. Okej, okay. Kolejną osobą jest Vicky, która już Cinco de Mayo lubi. Weźmy od razu drugi ten zestaw do Lava Lobster.
Dobrze, że to układanie jest takie łatwe tutaj. No. Czy to, że się nałożyło jedno na drugie, to może mieć jakiś... Czy to jakiś problem nam zrobi? Chyba nie. Coraz szybciej zaczynam to wyciągać. Teraz sos nałożymy jak ocet. O. Dobra. Tak. Nie wiem, czy to, że... Wolałem wyrzucić i bezpieczniej zrobić ryż od nowa. Niż robić ryż, czy wydawać ryż, który za szybko ocet dostał. Dobrze. Ale w ogóle szejka nie zrobiłem. Herbaty. Bo w sushi ty mogę robić herbatę, nie? A jak na razie to mi się chyba coś tam po... Z innymi papasami źle kojarzy, nie? Bo część papasów to nie ma czegoś takiego jak druga opcja możliwa do zrobienia, jak się robi coś do grzania w tej kategorii. No to większość papasów nie ma takiej opcji, a tutaj taka opcja jest. I ciemny ryż w ogóle mi nie jest potrzebny. Tak z innej beczki. Nie mam go komu wydać. A zanim przyjdzie closer. Dobra. Zrobimy szybki numer. Emlet? Nie, niepotrzebny dla ciebie biały ryż. 23 dzień to jest odpowiednik właśnie dnia drugiego, nie? Bo poniedziałek. Więc możemy rozwinąć. W zasadzie tortilla tu jest potrzebna. Lava lobster będzie dla 5. A tortilla dla 4. Już skoro już wiemy, no to nałożymy biały ryż. Wydaj tą dwójkę w końcu, bo ten klient to tutaj tak czeka, że nawet jeszcze perfekt był w stanie dać. Ale chwilę później jakbym wydał, no to mógłbym perfekta już nie zobaczyć. Okej, łosoś. Teraz kokardki. Kokardki są tutaj. I teraz ser. Dobrze. Ocet. Zielone. Dobra, różowego nikt nie zamówił, już nie zamówi. Lava lobster dla Perry. Trzeba pamiętać, że jest kolejność 3, 5, 4. Ser. Byłoby fajnie, jakbym jakiś perfekcyjny dzień trafił w tej sushiri, skoro te perfekty tak łatwo wychodzą. I sushiri to go. Chyba mam większą ochotę grać w Skupirie, znaczy Sushirie długo niż w Skupirie. No każdy popas kiedyś będzie miał swój finał, tylko nie ma mowy jeszcze o nich. Okej, w ogóle to już rank wbity, nie? Tak w zasadzie te barówki też powinienem poprawić. Bo Arbus no jako drugi się udał na failu. Okej, trójka. Teraz potrzebujemy piątkę wydać. No jak? Szkodencja, że tutaj ten procencik. Za mało mamy tych tutaj punktów zainteresowania dla klientów. Dobrze, mamy wszystkie zestawy. Zacznijmy od oliwek, bo tak zamówienie wskazuje. Lava lobster. W sumie to, że sobie zdradziłem closera, no to nie jest jakieś... słabe. To tylko mi przyspieszyło lekko dzień, bo już jest ryż gotowy.
Nawet jak musiałbym na niego teraz czekać, to i tak miałbym co robić. Ale teraz to nie muszę... No właśnie, tego ryżu pilnować teraz, tylko już mam to ogarnięte. Nic mi już nie dzwoni. 10 minut zrobiliśmy prawie cały dzień. W sushi no to 15 minut starcza. Na cały odcineczek. Chyba, że wyjdzie więcej. Piątka. Do Perry. No cały czas perfekty trafiamy. To te perfekty tutaj naprawdę są łatwe. W ogóle jeszcze ten kawałek jest na... Cinco de Mayo. Na razie to ja tylko sosami oblewałem sushi, wszystkie po kolei. Z posypki dzisiaj nikt nie zamówił. No tutaj też nie ma. No i ser. Trochę powoli zacząłem to kłaść, więc trzeba przyspieszyć. Dobra. Wydaje się, że papasy długo są łatwiejsze do zagrania na perfekty niż papasy normalne, nie długołowe. Częściej właśnie tutaj perfekty trafiam niż gdziekolwiek indziej. No, w przypadku niektórych papasów to akurat tugoły mają trudniej z perfektami, ale tylko w przypadku niektórych. Dobrze. Jeszcze raz. Orzeszki i jeżyny. Tak, jeżyny są w okienku tutaj trzecim po stronie lewej. I teraz mamy do zrobienia jeszcze emlet zamówienie. Dobra. Punkty za czekanie i tak już 1% uciekł. No teraz jak uciekło 25, no to wielka różnica niby jest, ale nie jest jakaś. Nie jest to informacja jakaś mocno słaba. Dobrze, i sos. I sobie będzie 100% za wszystkie klasy oprócz order. Ostatnie kilka dni, chyba na dwa pod rząd, tak się trafiło. Okej. I tak, dobrze, że kupiłem dzisiaj ten pomocnik krojenia. Jak nam to łatwe zadanie, to sami widzicie. Na perfekty wszystko kroję. No, tylko trzeba w środku ładnie układać. To ci perfekty będą wychodzić. Tutaj po perfekcie nie było go. I tak, 98%. Rang wbity 13 i 14. Ile wymaga? 14 rang. Potrzebuje punktów 1000. Nie wiem ile, bo nie pokazało. Spin and sauce. Przeskoczyło mi na żarówkę tą, co trzeba. Zaliczone, zdobyte pancy. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. 1150 punktów. Dobrze. Cześć.